آداب قضاء الحاجه يعني الدين الاسلامي دين جاء بكل خير للبشريه ودفع عنهم كل شر ومنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كيف نقضي الحاجه كيف ندخل الحمام jak wykonujemy potrzeba czyli jak jak jakie są zasady i dobre maniery korzystania z toalety أولا لابد من ستر العورة، وجوب ستر العورة، لابد نستتر عند قضاء الحاجة ما نقضي الحاجة أمام الناس، إما ندخل في هذه الحمامات نغلق الباب أو إذا كنت في الصحراء في الغابة وراء سيارة وراء جدار أو تبعد عن الناس <applause> Ale jak jesteśmy w innym miejscu, to musimy mieć pewność, że jesteśmy odcięci od wzroku innych ludzi, żeby tego nie robić publicznie. Nie można wykonywać tego w miejscach, gdzie na przykład ludzie się poruszają, ludzie gdzie są często spotykani, gdzie nasze mogło...

Tego w wodzie, w stałej wodzie, osoba, w wodzie, która nie nie płynie, na przykład e, kałuża albo jeziorko, jezioro i tak dalej. N. M. L. A. T. S. T. A. M. E. L. I. W. Wykonywaniu potrzeb, e, w t. E, używa się lewej ręki. V. U. Ż. Y. W. A. C. H. L tak samo nie bierze za sobą osoba do toalety książek Koranu, czy, czy książek, w których są, jest wiedza. W, w toalecie nie, nie, w, nie wspomina się Allah? Można, można robić, się załatwić na stojąco, po, po, o, pat, o, ma, w, po, patrząc na dwa warunki. Po pierwsze, że nie odkrywamy naszego, naszego ciała. I druga sprawa to, że jak się obmywamy, żeby woda, którą się obmywamy, żeby nie chlapała na inne części naszego ciała. Tak samo nie, nie zwracamy się nasze przodu naszego ciała do, do kibli, czyli do kierunku modlitwy i tak samo nie, nie bierzemy ją naszymi plecami.